Witam szanownych państwa. Zacznę od podzielenia się wspomnieniem z dzieciństwa. Miałem wtedy chyba jakieś 4 lata. Jak tata zabrał mnie na wycieczkę do lasu, by pokazać mi bunkry i okopy. Szliśmy wzdłuż rzeki Luciąży, weszliśmy pod górę po piaszczystej skarpie i na szczycie ukazał mi się on. Prostokątny kawałek betonu z okrągłą dziurą. Był tak zapchany śmieciami, że myślałem, że to jakiś dziwny rodzaj leśnego kosza na śmieci. Kawałek dalej był drugi, wystający z piachu i tuż już było widać, że to schron bojowy. Zanim w lesie był następny i następny i następny. Jak byłem starszy, to jeździłem po lasach i po Rowerem szukając ich. Dla mej dziecięcej wyobraźni to była wielka sprawa. Choć ten typ umocnień to najbardziej pospolity schron w Polsce. Budowano je wszędzie, budowano masowo i potem nie było jak się ich pozbyć. Więc to betonowy chwast porastający Polskę. O tym chwaście, którego zapewne większość z Was choć raz w życiu widziała, chcę Wam dziś opowiedzieć. ringstandy serdecznie zapraszam. W trakcie walk o Tobruk w Libii Niemcy podpatrzyli u sojuszników prosty i skuteczny patent na wzmocnienie linii obronnych. Otóż Włosi budowali małe, proste schrony bojowe uzbrojone w karabin maszynowy. Obiekt był tani i szybki w budowie, a bardzo upierdliwy dla wroga do zneutralizowania. Niemiaszki od miejsca, gdzie podpatrzyli ten patent, nazwali tego typu schrony z dziurą u góry Tobrukami. Tod organizacją zaczęła masowo kopać w całej Europie dziury pod budowę tych schronów. Od 1942 roku zaczęto je stawiać na Wale Atlantyckim i pod oblężonym Leningradem. W Polsce masowo zaczęły się pojawiać latem 1944 roku. Ponieważ Armia Czerwona skutecznie nacierała na zachód, tereny generalnej guberni oraz Rzeszy podzielono na wschodzie na pięć głównych linii obrony. Niemcy mieli dużo różnych modeli fortyfikacji, lecz to ambitne zadanie wymagało projektu prostego: tak by poradzić sobie bez inżynierów, ciężkiego sprzętu i używając tylko robotników przymusowych i dostępnego na miejscu budulca. Nowy podstawowy projekt nazwano Ringstand. Oznacza to słowo stanowisko do obrony okrężnej, bo można z niego prowadzić ogień w każdą stronę pełne 360 stopni. Idea była prosta: betonowa okrągła dziura w ziemi, z której wystaje większe lub mniejsze strzeladło. Za nim zadaszona komora dla załogi i amunicji oraz ukryte poniżej gruntu wejście z poziomu okopów. Wokół Sulejowa, gdzie poznałem ten typ schronów, występują trzy. Wersje. Najbardziej pospolita i popularna 58C, zwana też Bauform 201, uzbrojona w karabin maszynowy. Model 67 Panzerstellung z wieżą czołgu lekkiego oraz tak zwane garnki kocha, czyli ringstand pozbawiony wszystkiego poza okrągłym rdzeniem z dren i betonowym kołnierzem w górnej części przedziału bojowego. Garnki kocha były produkowane w fabryce i przywożone na miejsce montażu, ale dwa pozostałe Bauformy budowano na miejscu. Jak stawiano te betonowe kloce? Otóż pierw kopano wielki dół, następnie zagruzowywano i wylewano podłogę schronu. Na to szła konstrukcja z grubych drutów stalowych, o którą opierano szalunki i zalewano betonem. Zwykle starczyło 11 metrów sześciennych betonu, nie licząc bardziej nietypowych wariacji fortecznych z grubszymi ścianami. Czy z dobudówkami, tunelami i innymi dodatkami. Jeśli ekipa budowlana była ogarnięta i miała odpowiednie narzędzia, schron powstawał w raptem kilka dni, by potem trzy tygodnie czekać, aż beton wyschnie. Po zamontowaniu skromnego wyposażenia schron był gotowy. Wszystkie obiekty mają otwory na komin do małego piecyka typu koza. Niektóre mają też drugi otwór do wentylacji, ale to już nie standard. Mój świętej pamięci pradziadek Franciszek trafił na roboty przymusowe do układania szalunków w schronach, które Wam pokazuję. W ich wnętrzach w betonie odcisnęły się ślady desek z okolicznych tartaków, które układał. Ringsztandy występują w różnych odmianach regionalnych, ponieważ założenia miały być produkowane lokalnie i przy użyciu niewykwalifikowanej siły roboczej. Gdy na terenie Rzeszy doły pod schrony kopano koparkami i budowali umocnienia specjaliści, tak w generalnej guberni wszystkie schrony, kilometry okopów, i gigantyczne rowy przeciwczołgowe szpadlami i łopatami tworzyli cywile zagonieni do niewolniczej pracy z okolicki wsi. Jedyna wspólna rzecz dla każdego schronu to forma i wymiary górnego otworu do montażu broni o średnicy 80 cm. Skuteczność ringsztandów polega na tym, że ponad poziom gruntu wystaje tylko niewielki betonowy rant stanowiska bojowego. 40-centymetrowe ściany ze zbrojonego betonu skutecznie chroniły przed odłamkami. Taki schron był trudny do wykrycia, a nawet jak już się go wykryło, to zniszczyć go mogło tylko bezpośrednie trafienie w otwór stanowiska bojowego albo podejście na tyle blisko, by zasypać dziurę granatami. Biorąc pod uwagę, że te schrony zwykle budowano grupami, wzajemnie się osłaniającymi i uzupełniano innymi fortyfikacjami ziemnymi, to było to trudne zadanie. Uzbrojenie obiektu Stanowiły różne karabiny maszynowe, zarówno produkcji krajowej, jak i zdobyczne. Wiele obiektów nie miało własnej broni i z założenia miało być uzbrojone przez karabiny maszynowe MG34 i MG42 plutonu obsadzającego dany odcinek linii. Jedne miały dedykowane pancerne wieże, inne lemieszowe osłony jak na transporterach opancerzonych, a jeszcze inne nie miały nic i były tylko betonowymi dziurami w ziemi. Istniały też inne wersje i zastosowania na lornetkę obserwacyjną, urządzenia komunikacyjne, moździe you Albo miotarze ognia. Rozwinięciem były modele 67 pod wieże czołgowe. Montowano na nich wszystko. Stare wieże z pancerów jednego i dwójek, wieże zdobyczne z wozów francuskich, czechosłowackich czy radzieckich, albo inne uspawane wynalazki. Panowała tu pełna dowolność. Stworzono do nich także specjalne, dedykowane wieże, produkowane w Elblągu, kiedy jeszcze nazywał się Elbin, i okupowanej w Warszawie w zakładach Ursusa. Były to wieże jak do czołgu pancer 2, ale z armatą kalibru 37 mm z pancer trójki, o uproszczonym kształcie i pozbawione wielu dodatków, jak elektryczny napęd wieży, czy stanowisko obserwacyjne dowódcy. Nawet najlepsza linia obrony jest warta tyle, co ludzie ją obsadzający. Tam, gdzie linia była obsadzona, ringstandy były upierdliwymi do neutralizacji punktami oporu. Jednakże większość obiektów między Wisłą, a przedwojenną granicą Rzeczypospolitej nie wzięła udziału w walce. Bądź walczyła bardzo krótko. Po przełamaniu frontu na Wiśle w styczniu 1945 roku armia Czerwona tak szybko pognała na zachód, że wycofujące się wojska III Rzeszy nigdy nie obsadziły większości stanowisk. Nad pilicą zdarzyło się nawet, że przeprawiających się Niemców z ich własnych pozycji i okopów ostrzelali Rosjanie, którzy już czekali na zachodnim brzegu. Tak samo było z Sulejowem i o tym opowiem wam więcej, bo los tutejszych bunkrów jest podobny do losu wszystkich takich obiektów w Polsce. Sulejowski umocniony węzeł był oddalony o ponad 20 km od silnego węzła obronnego w Tomaszowie Mazowieckim i 30 km od także umocnionego przedboża. Sowieci zwyczajnie przebili się pomiędzy, omijając szczątkowo obsadzone fortyfikacje. Sulejowskie bunkry, które szykowano aż do samego końca, do 15 stycznia 1945 roku, wedle mej najlepszej wiedzy nie wzięły udziału w walce. Po wojnie nadzór nad tymi schronami, podobnie jak resztą betonowego barachła pozostawionego przez Niemców, objęło wojsko i obrona cywilna. Niektóre schrony ponownie zasmołowano, by beton nie ciągnął wilgoci, nadano im numery ewidencyjne i zakładano, że może się przydadzą w razie III wojny światowej. Jednakże już w latach 50. pomysł ten porzucono, a betonowe nowe maszkarony po wykastrowaniu z broni i innych cennych elementów zostawiono same sobie, wielki, okrągły otwór od samego początku kusił wielu ludzi, by zapełnić tę dziurę. W prawie każdym schronie z wierzchu zalegają nieprzebrane warstwy, butelek, puszek po piwie, foliówek i reklamówek. Jednak pierwsze śmieci, jakie wrzucano do ringsztandów zaraz powolnie, to były niechciane relikty wojny. Przede wszystkim amunicja. Co czyniło ze schronu mogilnik. Czasem wrzucano nawet truchła poległych. Następnie na to szła warstwa innych śmieci, aż cały schron wypełniono po sufit. Współczesna młodzież lubi podpalać te śmieci, dzięki czemu topią się, poziom odpadków obniża się i można dopchnąć świeżym syfem. Wielu rolników nie było zachwyconych faktem, że nawet po zasypaniu okopów i cholernie wielkiego rowu przeciwczołgowego na ich polu dalej sterczy kawał betonu utrudniając robotę. Skutecznej metody radzenia sobie z nimi nie odkrył nikt. Nie dało się ich wykopać ani wyrwać z ziemi, bo były zbyt ciężkie, zwykle około 30 ton i zbyt zwarte by wyrywać je po kawałku. Jeden zawodnik miał ciekawy pomysł. Wykopał po niemieckie miny przeciwpancerne nad Pilicą, na północ od Sulejowa, zaniósł do schronu i zrobił z nich ognisko. Ringsztand wybuchł, a nie rozpadł się na tyle, by dało się go rozebrać, więc stoi na posterunku do dziś. Co świetnie widać na zdjęciach od Michała Steca, za które serdecznie dziękuję. Jedyne co zostało to zasypać bunkier kamieniami z pola, nasypać ziemi i omijać podczas orki. W samym Sulejowie były cztery schrony typu 67. Trzy są znane z tego, że długo powolnie zachowały swe. Wieże od czołgów Panzer II, choć pozbawione jarzm z działkami. Jeden był kołowa piennika Wiktor, gdzie teraz jest parking przed marketem Biedronka. Stał na skarpie, z czasem się z niej sunął i tak wisiał, aż wykopano przed nim dół, zepchnięto i zakopano. Na zdjęciu widzicie pana Cezarego Kazułę w 1977 roku na tym schronie. Dziękuję za to unikatowe i chyba jedyne zdjęcie tego obiektu. Drugi znajdował się obok boiska na polance, przy drodze z Piotrkowa na Radą Kielce. Miał na wieży namalowany znak szlaku turystycznego. Ten i poprzedni schron straciły swe wieże w latach 90., gdy zostały za jakieś kosmicznie niewyobrażalnie pieniądze wielkie. Czyli typu 200 Dolców Sztuka, sprzedane przez gminę kolekcjonerom. Jedna trafiła do Niemiec i została wykorzystana w procesie renowacji pojazdu, a druga jest podobno w jakiejś prywatnej kolekcji pod Poznaniem. No i jest ten trzeci, najmniej znany i ukryty na prywatnej posesji, który zachował swą wieżę do dziś. Czwarty schron, który nagrałem w 2009 roku, jest pusty i nikt nie pamięta, by kiedykolwiek posiadał wieżę. Podobnie jak każdy obiekt znany miejscowej faunie i florze, jest szczelnie wypchany śmieciami. Przy okazji to, co widzicie, to jest pierwsza próba nagrania filmu, z której parę lat później narodził się mój kanał na YouTube. Prawie wszystkie te schrony skończyły jako dzikie wysypiska śmieci. W Polsce postawiono ich kilka tysięcy, więc jest to istny betonowy chwast, szpecący krajobraz i przypominający o czasach okupacji. Wszędzie w Polsce ludzie mają z nimi podobne problemy. Zajmują miejsce, wyłażą spod ziemi podczas budowy domów czy autostrad i nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Czasem niektóre mają szczęście. Jednego możecie obejrzeć w Muzeum Powstania Warszawskiego, którego tam przywieziono z placu budowy. W Sulejowie. Schron przy straży pożarnej podczas renowacji placu odkopano i zabezpieczono jako atrakcję turystyczną. Najciekawsza rzecz stała się stobrukiem, który blokował drogę we Włodzimierzowie. Jak widzicie na zdjęciach ze strony skansenu rzeki Pilicy został wykopany podczas prostowania drogi i zawieziony do skansenu w Tomaszowie, gdzie możecie go zobaczyć pięknie wyeksponowanego. Miał on bardzo skromną historię bojową. Schowało się w nim około tuzina Niemców wycofujących się z nad Wisły. Grupka Rosjan próbowała ich rozbroić. Po krótkiej wymianie ognia sowiecki patrol został odepchnięty ze stratą jednego zabitego młodziutkiego żołnierza, a Niemcy uciekli na zachód. Niedługo potem przybyło w to miejsce więcej Rosjan i w tym samym miejscu pochwycili trzech żołnierzy z innej wycofującej się grupy, którzy deklarowali, że są Czechami i chcą się poddać. Zostali rozstrzelani. I do dziś ich kości spoczywają niedaleko w wypłyconym, zasypanym rowie przeciwczołgowym. Cieszy mnie, że fragmenty umocni w różnych miejscach w Polsce są remontowane i zamieniane w atrakcje turystyczne. Nie każdy kawałek betonu jest wart ratowania. Ale sądzę, że dobrze, co ciekawsze, zostawić jako dowody naszej trudnej historii. Myślę czasem, by tak zrobić w Sulejowie, z tym schronem, który jest na polance koło boiska. Odkopać, oczyścić, założyć atrapę, wierzyć działkiem, która tam oryginalnie była, postawić tablicę informacyjną, i może ktoś jadący tą drogą się zatrzyma, poczyta. Zrobi zdjęcie i coś z tego zapamięta. Ale czasem też nachodzi mnie zwątpienie co do sensu takich działań. Przykład jakich wiele z Proszowic, gdzie zrobiono mini skansen ze schronami, a tu bylcy ukradli deski z szalunków okopów, rozrzucali butelek po piwsku, nasrali do bunkrów i pomazali tablice informacyjne z szprejami. Tak się dzieje wszędzie w Polsce, nie tylko ze schronami, ale ogólnie każdym obiektem zostawionym bez ochrony. Mógłbym w tym miejscu poobrażać ludzi, którzy tak robią. Ale zaraz patologia zacznie wyć, że oni mają swoje powody i mam ich szanować, bo są solą tej ziemi. Więc zamiast disować typów pijących jabole po lasach i syrających do bunkrów, zakończę przekazem pozytywnym. Dziękuję adminowi strony Twierdza Włocławek za materiały i pomoc z filmem. Link do strony zostawiam oczywiście w opisie. Od niego są także zdjęcia Niemca w Tobruku z MGT-ą wykonane w kooperacji z GRH Viking. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam. I miał to być taki krótki, szybki film, który miałem nagrać, ale się pokomplikowało i mi parę dni zeszło. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cius.